Panie wójcie, turniej się rozpoczął, hala sportowa w Rogoźnicy i dowiedzieli się młodzi piłkarze, że pan wójt gminy Międzyrzec Podlaski również zaczynał jako piłkarz. Tak jest, w ludowym zespole sportowym LZS Przychody. Grywało się kiedyś w piłkę nożną, później troszkę z AZS-em Kul, również piłka nożna, ale moim zamiłowaniem była historia, więc ugrzęzłem w książkach, a sport jest mi nadal bliski. To dobrze, że ci młodzi ludzie kopią w piłkę. Ci młodzi ludzie grają w piłkę, ci młodzi ludzie podnoszą swoje talenty i rozwijają się, ale to co najważniejsze, jestem przekonany, że każdy z młodych uczestników tego turnieju powie nam, że piłka jest jego pasją, bo pasja nadaje nam naszemu życiu sens, ale też pozwala osiągać sukcesy. Festiwal. Ciekawa nazwa. Festiwal. Jest to kontynuacja halowych mistrzostw okręgu, 24 halowych mistrzostw okręgu, lecz w tym roku zmodyfikowaliśmy, zeszliśmy troszeczkę niżej, do 4 kategorii. Wcześniej było to nawet w dziewięciu. Chodziło o zmianę, zmodyfikowanie całego turnieju, tak żeby każdy zespół miał tą samą liczbę meczów w tym samym czasie. Nie ma klasyfikacji, nie ma tabel, nie ma wyników. Wyróżniamy zawodników. Każdy zawodnik, uczestnik, zawodniczka otrzymuje pamiątkowy medal oraz dyplom oraz wyróżnienia z każdego zespołu dla zawodników, którzy otrzymają, czy zawodniczka, którzy otrzymają statuetkę oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Polski Związek Piłki Nożnej, ponieważ jednym z patronatów jest właśnie Polski Związek Piłki Nożnej. Panie Michale, 16 drużyn, 3 powiaty, z tego co zdążyłem zaobserwować, zgadza się? Jakie drużyny przyjechały? Tutaj może 4 powiaty. Parczewski, Bialski, Radzyński i Łukowski. Mamy dzisiaj na tapecie Huragan Międzyrzec, Krzna Rzeczyca, Czempion Biała Podlaska, Lesowia Trzebieszów, Lobos Biała Podlaska, Niwa Łomazy, Wiktoria Parczew, Amplus Łuków, Jedynka Terespol, Podlasie Biała Podlaska, Olimpia Jabłoń, Orlęta Łuków, Azbut Komarówka Podlaska, Orzeł Czemierniki, LZS Dobryń oraz Orlęta Spomlek Radzyń Podlaski. Dzisiaj gramy w kategorii Junior Orlik E1. Za tydzień widzimy się w Terespolu 24 lutego, kategoria Orlik E2. Serdecznie zapraszamy, również ta sama forma. Są tu dzieciaki w wieku, rocznik? 2013. Trochę o Rzeczycy porozmawiajmy, ponieważ Rogoźnica i Rzeczyca w sąsiedniej miejscowości w tej samej gminie, a właśnie Rzeczyca dość silnym ośrodkiem, jeśli chodzi o sport tego typu dla młodych ludzi, piłka nożna. Jako organ prowadzący rozgrywki Lubelski Związek Piłki Nożnej Oddziału Podlaski, z tego co się orientuję, prowadzone są tutaj zajęcia piłkarskie z klubu Krzna Rzeczyca w kategoriach właśnie Młodzik, Orlik, więc jakaś współpraca w gminie, jak widać, jest szkoła, klub i odwrotna kolejność. Nic się nie zmieniło, chłopaki i nawet dziewczyny lubią grać w piłkę. Tak, jak najbardziej. Jesteśmy otwarci, dziewczęta mogą grać nawet 2 lata starsze, zgodnie z przepisami i regulaminem Polskiego Związku Piłki Nożnej. I na ten, na kolejne turnieje zapraszamy kibiców. Jak najbardziej kibiców, rodzinę, rodziców, babcie, dziadków, wujków, ciocie, wszystkich sympatyków piłki nożnej, miłośników właśnie takiej formy, jak za mną widzimy. Tak. Wspomniał pan podczas swojego przemówienia na otwarciu tego turnieju, że to dobrze, że tego typu turnieje mają miejsce. Mało tego, jest ich dużo i tak jak ja obserwuję i portal Radia Biper zaproszenia nas na wydarzenia, to jest ich coraz więcej.
Tak, to prawda. Turniejów jest coraz więcej. Praktycznie całą zimę organizowane są turnieje piłkarskie i to bardzo dobrze, bo młodzież ma gdzie oderwać się chwilę od smartfonów, telefonów, grać w piłkę, rozwijać się i ruch to jest zdrowie. Stulecie Związku Piłki Nożnej? Lubelski Związek Piłki Nożnej w ubiegłym roku obchodził stulecie swojego funkcjonowania. Oczywiście my jesteśmy w strukturach Lubelskiego Związku, także również to święto dotyczyło nas też, naszego okręgu i naszego tutaj oddziału właśnie Lubelskiego Związku. Bardzo mocno zmieniło się otoczenie tej piłki nożnej dla tych najmłodszych. Mało, że praktycznie w każdej gminie, w każdej miejscowości nawet coraz bardziej pojawiają się drużyny młodzików, są kluby sportowe. Te koszulki również są różnego koloru, to jest taka nobilitacja dla tych młodych ludzi. Mają swoje stroje, swoje barwy, swoje ubiory. No właśnie, czy może Pan potwierdzić, że ten sport się rozwija, piłka nożna i tych klubów, również tych młodzieżowych, dziecięcych powstaje coraz więcej i w coraz mniejszych miejscowościach? Tak, to jest wszystko prawda, co pan redaktor mówi. Ja z ogromną radością o tym mówię właśnie, że rozwijają się kluby młodzieżowe, są w każdej gminie, w każdej miejscowości praktycznie, teraz przy każdej szkole. Ja tylko wspomnę jedno, że myśmy jak turnieje rozpoczynali kilkadziesiąt lat temu, bo to już tak można o tym powiedzieć, to często szukaliśmy zimą miejscowości, gdzie można taki turniej zorganizować. Nie było hal, nie było Orlików. Teraz mamy takie możliwości i infrastruktury, i to właśnie cieszy bardzo i ja również się bardzo cieszę, że młodzi chłopcy i dziewczęta też garną się do sportu, do piłki nożnej, a to dobrze rokuje na przyszłość dla naszych kadry, dla drużyn takich już naszych dobrych, eksportowych.